Machina władzy. Machina władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i dziś będziemy rozmawiać o świecie, a raczej o państwie, które na ten świat ma przemożny wpływ, czyli o Stanach Zjednoczonych i czekającej nas kampanii prezydenckiej, a właściwie już trwającej kampanii przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w listopadzie. A ze mną w studiu Magdalena Górnicka-Partyka, amerykanistka, specjalistka do spraw wizerunku politycznego, politolożka, a także podcasterka. Dzień dobry. Dzień dobry. Prowadząca podcast Stan Wyborczy. Tak. Dokładnie, więc możemy tutaj, powiedzmy, taką kolaborację podcasterską tak realizować w tym programie. Jest troje polityków, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Wiadomo, że dwoje z nich powinno tę rozmowę zdominować, więc może zacznijmy tak, no, żeby oddać pewien rodzaj respektu dla odchodzącego Joe Bidena, który zdecydował się wycofać z walki o reelekcję. Spekulacji było mnóstwo i dużo. Dał się namówić prominentnym politykom Partii Demokratycznej. Pani zdaniem, po debacie, po kilku wpadkach w wywiadach i wystąpieniach, nie było już absolutnie żadnej możliwości, żeby Biden, patrząc jakby ze swojej perspektywy i z perspektywy Partii Demokratycznej, pociągnął do zwycięstwa. Demokraci po tej katastrofalnej dla Joe Bidena debacie szukali jakiegoś nowego otwarcia i byli zdania, coraz więcej polityków, zwłaszcza z kongresu, było zdanie, że Joe Biden nie jest w stanie dalej pociągnąć Partii Demokratycznej ku zwycięstwu, bo pamiętajmy, że oprócz wyborów prezydenckich są też wybory do kongresu i bardzo wielu członków kongresu bało się, że ich reelekcja jest zagrożona przez słaby występ Bidena i w ogóle przez to, że jest słabo ocenianym kandydatem, no zwłaszcza pod względem swojego wieku. Czyli też zagrożona reelekcja, ale zagrożona również przewaga na przykład demokratów w Senacie. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że oni nawet byli gotowi stracić do pewnego stopnia, czy byli pogodzeni z tym, że mogą stracić prezydenturę, natomiast bardzo nie chcieliby stracić Senatu i chcieliby też odzyskać Izbę Reprezentantów, więc wydaje mi się, że to było dosyć kluczowe, jeśli chodzi o to mocny wpływ na Bidena, który wywierali przez tak długi czas. Biden próbował się podnieść po tej debacie, no, był wywiad dla ABC, było kilka wystąpień, które były raczej lepiej oceniane niż gorzej. Oczywiście potem były kolejne wpadki, na przykład z Zełenskim Putinem. Tak. Ale no, próbował się podnieść, szukał drogi ku temu, żeby dać nową energię swojej kampanii. Niestety się to nie udało. No, te naciski były coraz silniejsze, a Joe Biden też nie jest taką osobą, która by robiła coś przeciwko innym. Coś po prostu na przekór, wprost i nie podążał też ze swoim ego, co powiedział, że to stanowisko prezydenta jest dla niego ważne, ale miłość do kraju jest dla niego ważniejsza. I wydaje mi się, że to dobrze oddaje jego postawę i to, że nie jest takim politykiem, który dąży do władzy za wszelką cenę. Czyli to nie jest tak, że on po prostu teraz chowa się za pewnymi mocnymi, demokratycznymi, pięknymi hasłami, a prawda jest taka, że po prostu został jakoś tam przymuszony przez swoje otoczenie. Bo tak. Można też wywnioskować, że już został sam na tym placu boju, że chyba może już tylko żona go wspierała tak w tym, żeby jeszcze walczył. Też mi się wydaje, że tutaj mógł liczyć cały czas na mocne wsparcie swojej rodziny, natomiast jeśli chodzi o takie polityczne wsparcie, to nie było ono duże. Nawet Barack Obama po tym, jak go poparł tuż po debacie, to potem trochę też się dystansował, chociaż nikt mu nie powiedział, znaczy nie ma takiej oficjalnej informacji, że powiedział mu wprost, że powinien zrezygnować z ubiegania się o reelekcję. I Joe Biden już rezygnował wcześniej z wyborów, bo przed wyborami w 1988 roku został oskarżony o plagiat. Wtedy zrezygnował. No zrezygnował, jak przegrał prawybory w 2008, więc tutaj nie kandydował też w 2016, tuż po śmierci swojego syna. To byłoby syna oczywistym wyborem. Dokładnie. Jako wiceprezydenta. Tak, tak, tak. Miał tutaj trochę do Barack Obamy też żal, że on wtedy tak nie dał mu się zastanowić, czy chce kandydować, tylko od razu... To była chyba jakaś obietnica wobec Hillary Clinton. Tak, że Hillary Clinton ustąpiła Barackowi Obamie w 2008, no to on wtedy ustąpił, znaczy namaścił ją w 2016. A proszę mi powiedzieć, czy to nie jest też tak, może jakkolwiek obrazoburczo to zabrzmi, że demokraci szukali nowego otwarcia, owszem, ale też czegoś, co będzie miało, nie wiem, siłę i rozmach, i znów podkreślam, jakkolwiek to zabrzmi, w kontekście zamachu na Trumpa, w sensie coś, co przykryje ten zamach, tak, i coś, co sprawi, że demokraci znowu będą głównym tematem w dyskursie politycznym, medialnym.
To prawda. Zwłaszcza, że tak naprawdę po zamachu na Trumpa Biden wstrzymał w ogóle swoją kampanię. Był takim znikającym kandydatem. Chował się. No, było go mniej. Nie atakował Donalda Trumpa, no bo trudno też atakować kogoś, na kogo życie było przeprowadzone przed chwilą zamach. Więc tutaj takie było... No była to bardzo trudna sytuacja dla demokratów i faktycznie fakt, że Biden się wycofał i namaścił, można powiedzieć, Kamala Harris, dało demokratom nowe otwarcie, wzbudził entuzjazm i sprawiło, że znowu są w mediach, no i plus trochę zmieniło też dynamikę, no bo teraz to Donald Trump jest tym starym kandydatem w porównaniu z Kamalą Harris. Kamala Harris, właśnie, wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych, druga kobieta, która będzie ubiegała się o urząd głowy państwa Stanów Zjednoczonych. Pani również, między innymi na swoim profilu na Instagramie, wspominała o tych porównaniach z Hillary Clinton z 2016 roku. No ale właśnie, tam są jednak duże różnice między i tymi kandydatkami, i tymi kandydaturami w ogóle. I proszę mi powiedzieć, jak bardzo się kandydatura Kamali Harris w roku 2024 różni od kandydatury Hillary Clinton w 2016? Przede wszystkim w ogóle kandydatura Kamali Harris z tego roku różni się od tej sprzed 4 lat, kiedy też ubiegała o partyjną nominację. Bo to jest nie zawsze wspominany szczegół, że była też uczestniczką prawyborów. To jest w ogóle niesamowite, że ona wtedy wycofała się jeszcze przed prawyborami w Iowa i ta kampania jej w ogóle poszła, nie poszła w ogóle bardzo dobrze, mimo że zaczynała od takiego mocnego C, była jedną z top 3 kandydatów. Później miała duży problem, żeby zgromadzić środki i ta kampania po prostu załamała się w grudniu, a prawybory były na początku kolejnego roku. Więc tutaj też ona... Dlaczego? Dlatego, że zbierała przede wszystkim... Duzi donatorzy przede wszystkim popierali takie duże nazwiska, czyli Joe Bidena, dużo pieniędzy też na Berniego Sandersa było przeznaczonych i też Kamala Harris dość niedobrze rozlokowała środki, powiedzmy, bo ona nie skupiała się na tych dwóch pierwszych stanach, Iowa i New Hampshire, tylko celowała w Karolinę Południową, gdzie jest duża liczba głosujących Afroamerykanów i ona chciała do nich dotrzeć. No ale jakby, jeśli źle wypadłaby w tych dwóch pierwszych, no to nie mogłaby już brać udziału w tych kolejnych wyborach i trochę tą kalkulację źle poprowadziła. Tam jeszcze były takie kwestie, że ta kampania była nie do końca dobrze zarządzana, bo tam jedną z głównych osób zarządzających była jej siostra, więc tutaj trochę był taki konflikt rodzinny, interesów i nie wiadomo było, kiedy siostra się opowiada jako siostra, kiedy jako kierowniczka kampanii. Jakiś taki nepotyzmu troszeczkę smrodek. Tak. Także tutaj ta kampania nie była sukcesem, ale dzięki temu Kamala Harris dała się poznać tak naprawdę całemu krajowi. Joe Biden też jakby dzięki temu znalazł się w jego optyce i potem została jego wiceprezydentką. Więc jakby to też jest ciekawe, jak porównamy tę kampanię do tej kampanii sprzed 4 lat. Natomiast jeśli chodzi o Hillary Clinton i Kamala Harris teraz, to wydaje mi się, że przede wszystkim różni się to, jak zmienił się świat przez te lata i przede wszystkim to, że pamiętamy, że wiemy w ogóle, jak wyglądała prezydentura Donalda Trumpa, czego w 2016 roku jeszcze nie było wiadomo. Natomiast tym, co bardzo mocno zmieniło jakby temat płci i w ogóle zaangażowanie wyborczego kobiet, była decyzja Sądu Najwyższego o jakby zlikwidowaniu federalnego prawa do aborcji. I to jest temat, który bardzo mocno jest jednym z najważniejszych tematów tej kampanii. My coś w Polsce wiemy o tym, że to może rezonować społecznie. To prawda. I Kamala Harris tak naprawdę od początku też zaangażowała się bardzo mocno w ten temat i jest to takim jakby jej jednym z naturalnych tematów, które porusza już od dawna, więc to jest coś, co ją mocno wyróżnia. Czyli jest w tym wiarygodna jako depozytariuszka tego tematu. Tak, bo to nie jest temat, którym się zaczęła, nie wiem, 3 miesiące temu, tylko właśnie od 2022 roku, od tych wyborów połówkowych tak naprawdę. Zresztą, o ile dobrze wiem, to proszę mnie tutaj poprawić, że w kilku stanach równocześnie z wyborami odbędą się też referenda w sprawie tego, czy aborcja powinna być faktycznie legalna w danym stanie. Tak, bo teraz niby to ma być jest regulowane przez Stany, więc tutaj Stany... I siłą rzeczy te, które są rządzone przez republikanów, to mają bardziej restrykcyjne prawo. Prawda. Tak, także to jest bardzo, bardzo ważny temat, bardzo nośny i bardzo Kamala Harris jest nim bardzo wiarygodna. No i też trzeba pamiętać o tym, że Hillary Clinton pochodzi z klanu politycznego, tak? Więc ona była w publicznym świetle reflektorów od bardzo, bardzo dawna. No i miała też duży elektorat negatywny. Nie była lubiana przez po prostu część... Nawet własnych wyborców. Przez własnych wyborców, dokładnie. Natomiast Kamala Harris trochę inaczej weszła do tej polityki. Bardzo mocno działa, żeby zaangażować tych najmłodszych wyborców, Gen Z, choćby, nie wiem, będąc na TikToku, co właśnie ogłosiła
ogłosiła, że wchodzi jakby oficjalnie jako Kamala Harris, a nie tylko jako jej kampania. Więc to jest jedna sprawa, ale też bardzo ważną kwestią jest to, że różni się takie podejście do kobiet ze względu na rasę. Bo jest tak, że takie Fast Company ostatnio w bardzo fajnym artykule przedstawia badania z 2012 roku, w których wyszło, że czarne kobiety mogą być takie, powiedzmy, bardziej władcze, czy ten styl zarządzania bardziej taki asertywny jest lepiej oceniany, niż jeśli to samo robi biała kobieta. Więc stąd Hillary Clinton zarzucali, że jest władcza, że jest agresywna. Kamala Harris dodatkowo była prokuratorką, więc tutaj też trochę ma więcej miejsca, więcej przestrzeni na to, żeby być po prostu asertywna wobec Donalda Trumpa i po prostu w swojej kampanii. Podobał się pani klip wyborczy Kamali Harris, bo on już się pojawił w mediach społecznościowych. Tam wybrzmiewają hasła o wolności, o demokracji, o podejmowaniu decyzji. Mhm. Jest też nawiązanie właśnie do tematu aborcji. Jest też krytyka i Donalda Trumpa i jego kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance'a. Słychać też Lemonade Beyoncé w tle. Czy to jest coś, co może porwać Amerykanów tak jak połowa Amerykanów porywa narracja Donalda Trumpa? Do której też dojdziemy jeszcze oczywiście. Wydaje mi się, że to jest nowa jakość dosyć, jeśli chodzi o klipy polityczne, no bo, znaczy tak, Kamala Harris odziedziczyła swój zespół social mediowy po Joe Bidenie. I budżet. Tak, i budżet, ale wydaje mi się, że ona pozwala im na więcej i oni też, to widać, że po prostu mogą robić więcej. No też nie wszystko pewnie byłoby wiarygodnie odebrane z Joe Bidenem. Joe Biden nie mógłby chyba tak sobie swobodnie na TikToku poczynać. To prawda, dlatego Kamala Harris jest w tym wiarygodna i widać, że dała dużo władzy swoim osobom odpowiedzialnym za media społecznościowe, czego przykładem jest ten klip, który jest taki teledyskowy. Widać, że jest tworzony tak naprawdę pod TikToka, że do młodych ludzi to będzie przemawiało. Także pod tym względem jest to bardzo, bardzo ciekawe, ale jeszcze ciekawsze są kolejne klipy, które wypuściła, bo wypuściła na przykład taki klip, w którym Donald Trump ją parodiuje na wiecu w Karolinie Północnej i on tam mówi tak przekrzywiając się, że ja tu jestem prokuratorką, a on jest skazanym przestępcą. A Kamala Harris po prostu wypuściła te kilka sekund i później na końcu jest ta plansza z tym, nazywam się Kamala Harris i popieram ten przekaz. Więc widać, że bardzo umiejętnie wykorzystuje media społecznościowe, mówi obrazem, mówi jasno, o co chodzi i skupia się akurat w tym pierwszej takiej głównej reklamówce, nie tylko na takim przekazie negatywnym, ale kreśli jakąś tam wizję Ameryki, której mam wrażenie nie do końca było widać w przekazie Joe Bidena. Bo Joe Biden to było, że kontynuujemy naszą pracę. Natomiast... To nigdy nie jest szczególnie atrakcyjne dla potencjalnych wyborców. Tak. Zachowanie pewnego status quo. Natomiast Kamala Harris tutaj dała jakąś tam nową propozycję, nową wizję Ameryki. I to jest takie nawet trochę nawiązanie do Reagana, do tego, czy teraz jest... Paradoksalnie. Tak, czy teraz jest ci lepiej niż tam 4 lata temu. No i faktycznie widać, że Kamala Harris tutaj bardzo stawia takie pytanie, na które każdy Amerykanin musi sobie odpowiedzieć, czy chce, żeby jego kraj szedł w takim albo w innym kierunku. A Kamali Harris zarzucano, że nie jest jakoś szczególnie wyrazista. Zarzucano jej też z kolei, że jest niepoważna. Zwłaszcza jej skłonności do takiego publicznego wybuchania śmiechem. To też mieliśmy okazję obserwować podczas konferencji w Warszawie z Andrzejem Dudą i pewnym przejęzyczeniem. Już nie będziemy cytować. Zarzucano jej też również poważniejszą kwestię, bo ona została oddelegowana przez Joe Bidena, żeby zająć się tematem nielegalnej migracji z krajów Ameryki Łacińskiej, głównie z Meksyku. I tam się z tym nie uporała, co jej zarzucają przede wszystkim Republikanie. Chociaż Donald Trump też sobie z tym nie poradził. Żaden właściwie w ostatnim czasie zarządzający Białym Domem sobie nie poradził. Czy to może być wyciągane Kamali Harris przez... Wydaje mi się, że tak. Generalnie sami Republikanie powiedzieli, że oni będą Kamala Harris atakować w kwestiach takich związanych z polityką bardziej niż płcią czy rasą. Trochę też dlatego, że Kamala Harris w tej kampanii z 2020 roku nie do końca radziła sobie w tych takich kwestiach określania swojej polityki czy swojego programu wyborczego, bo tam czasami coś mówiła, że się zgadza z Bernie Sandersem, potem jednak, że nie, więc tutaj miała trochę problem z określeniem po prostu po jakiej stronie ona stoi, co ona postuluje. Że Trump liczy na to, że we wrześniowej debacie uda się Kamale Harris złapać na jakiejś takiej niekonsekwencji. Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że to na pewno będą je wyciągać. Kwestia imigracji jest tak naprawdę, mam wrażenie, nierozwiązywalna szybko i tutaj Kamala Harris też była trochę skazana na porażkę. Nie do końca było tak, że ona mogła, znaczy, że ona była oddelegowana, żeby to jakby wszystko załatwić. Ona miała tam prowadzić wysiłki
takie dyplomatyczne bardziej, żeby trochę tę imigrację osób bez dokumentów zdusić w zarodku tak naprawdę, niż prowadzić takie, powiedzmy, działania mocno, mocno związane z bezpieczeństwem. Natomiast ona faktycznie tam kręciła w wywiadzie i no, nie wypadła dobrze, jeśli chodzi o ten temat, więc to jest coś, co będzie jej wypominane. Natomiast ona musi faktycznie szukać takich tematów, w których czuje się mocna. No i wydaje mi się, że kwestia aborcji to jest jedno. Ona też się zaangażowała w kwestię walki z przemocą, z użyciem broni, więc tutaj to jest też kolejny dla niej ważny temat, więc musi określić po prostu to, w co się chce zaangażować i w czym będzie wiarygodna, żeby po prostu ten jej przekaz był dobrze odbierany przez odbiorców. Czyli to jest kandydatura w opozycji do Donalda Trumpa i tylko właśnie chciałem zapytać o tę wielką opowieść demokratów, no bo zaraz przejdziemy do Trumpa i on te swoje wielkie narracje ma. A co mają demokraci? Bo tak jak już stwierdziliśmy, podtrzymanie status quo, które wybrzmiewało z jeszcze kampanii Joe Bidena, nie było szczególnie atrakcyjne, co było widać po sondażach. A z drugiej strony właśnie Kamala Harris, jej z uwagi na płeć, z uwagi na pochodzenie, a też pewnie bardzo łatwo będzie wpaść w takie kolejne, że to jest kandydatka mniejszości, czy rasowej, czy płciowej. Więc pytanie, w jaki sposób demokraci chcą to ograć, żeby to była kandydatka akceptowalna dla ogółu. Z jednej strony oni chcą pokazać, że to jest, mamy nową nadzieję, tak? Trochę powiedzmy jak Barack Obama, chociaż to jest zupełnie inna kandydatka niż... I trochę jak Joe Biden 2020. Tak. W sensie zawsze jest ta narracja, to chyba można w sumie jakoś tak wyciągnąć taką zasadę, że w ostatnich kilkunastu latach demokraci zawsze podkreślają właśnie tę walkę dobra ze złem, tak. Że oni są tym dobrem, a republikanie są tym złem. Tak, tak, no zwłaszcza, ale można powiedzieć, że w przypadku Donalda Trumpa i jego potencjalnie drugiej kadencji, no to ta walka dobra ze złem jest jeszcze ostrzejsza niż wcześniej. Więc tak, no to jest faktycznie walka dobra ze złem i Kamala Harris ma być tą dobrą, ale też ma stworzyć historię, czyli być pierwszą kobietą prezydentką i tutaj też że nie udało się z Hillary Clinton, to teraz wszystkie ręce na pokład, żeby udało się z Kamalą Harris, żeby kobieta pokonała Donalda Trumpa, co go jeszcze bardziej zaboli, więc wydaje mi się, że to też jest taki ważny przekaz. No i ważna jest kwestia pokoleniowa, że tutaj Joe Biden oddał władzę młodszemu pokoleniu, a Kamala Harris kieruje swój przekaz jeszcze do młodszych wyborców, więc tutaj pokazuje, że Ameryka ma być dobrym krajem do życia właśnie dla osób młodszych i ma być ten kraj ma być zmieniany dla dobra dzieci, młodzieży, młodych wyborców, tych, co jest przed nami, a nie tych, co już jest za nami. Donald Trump, właśnie, czy można powiedzieć, że może dostrzec jakiś rodzaj małej paniki w sztabie Trumpa z powodu właśnie kandydatury Kamali Harris, bo chyba cała kampania i Trumpa, i Republikanów do Kongresu była podporządkowana temu, że po drugiej stronie jest stetryczały, zdemęciały tak. Biden. Tak, Donald Trump mówi wprawdzie, że tak wcale nie jest, ale mam wrażenie, że jest panika u Republikanów. Nie jest to wygodne. Kamala Harris nie jest wygodną kandydatką dla Donalda Trumpa i nie tylko dlatego, że była prokuratorką, więc potrafi, jak to powiedziała Elizabeth Warren ostatnio w wywiadzie, że jest kobietą, to jedno, ale że jest kobietą, która potrafi pociągnąć takie osoby jak Donald Trump do odpowiedzialności, no bo miała do czynienia z różnymi rodzajami przestępstw, więc potrafi taką osobę, która zrobiła coś złego, pociągnąć do odpowiedzialności. No i tego boi się Donald Trump. Także nie jest to dla niego wygodna kandydatka. Natomiast ciekawe jest to, że Republikanie mówią, że nie będą poruszać kwestii płci, a podczas swojej konwencji przedstawili taką bardzo maczystowską wizję Ameryki jako silnej pod wodzą Donalda Trumpa i to jest taka trochę taka męska energia, tak powiedzmy. I ciekawe, jak to wykorzystałem w opozycji do Kamali Harris, więc to jest jakby jedna z ich takich możliwych sposobów pójścia przeciwko Kamali Harris. A czy po zamachu, do którego doszło w połowie lipca w Butler w Pensylwanii, który cały czas, mimo że został jakoś tam przykryty przez kandydaturę Kamali Harris, jeszcze jest jednym z najważniejszych tematów w mediach, nie tylko amerykańskich, czy można powiedzieć, że po tym zamachu Trump był już przekonany, że wygrał? Wydaje mi się, że tak. Pomijając fakt, że on jest cały czas przekonany, że wygra, ale że po tym zamachu, kiedy on jeszcze, prawda, to ikoniczne, symboliczne zdjęcie, ta wielka opowieść o tym, że on przetrzymywany przez agentów Secret Service wygraża się pięścią, że
jestem twardy, przeżyłem. Czy on już był przekonany, że to jest ten moment? Wydaje mi się, że on już wtedy widział się w Białym Domu na kolejną kadencję i że już wygrał wybory, zwłaszcza, że miał oponenta takiego, jakiego miał. Było to też widać w trakcie tego jego przemówienia na konwencji, gdzie przedstawiał się, że to ręka boska go uchroniła od śmierci w zamachu, że on jest tak naprawdę Bożym pomazańcem, bo został ocalony cudownie w tym zamachu i jakby nic nie może przeszkodzić jego drodze do władzy, więc zdecydowanie widział się już jako zwycięzcę. Duża część wyborców uwierzyła w tę opowieść i uważa, że... Wciąż wierzy. Tak, że Donald Trump został cudownie ocalony po to, żeby być przywódcą Ameryki, silnej Ameryki i prowadzić ją w tym trudnym czasie. Natomiast no, wejście do gry Kamali Harris trochę pokrzyżowało te plany. Właśnie, bo mówiliśmy o tych wielkich narracjach Trumpa, w które on jednak potrafi i to przekonuje wielu Amerykanów. Może on jednak ma jakiś klucz do duszy zwykłego wyborcy. No bo co on mówi? Że pokonamy Chiny, pokonamy Rosję, pokonamy Iran, wszyscy nas się będą bali, i Bruksela, i Berlin, i Pekin, i Moskwa, i Teheran, wszyscy nas się będą bali. Wyrzucimy, nie wiem, nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych, wyrzucimy radykalnych studentów protestujących na uczelniach, prawda, zrobimy generalnie wielki porządek z elitami. To jest narracja, która porwała w 2016 roku. Oczywiście ona trochę inaczej była sformułowana. Teraz jest na pewno ostrzejsza. No właśnie, może Trump ma rację w jakimś stopniu, że tak zapytam. Donald Trump jest taką osobą, która obiecuje rozwiązania, nie mówiąc, jak do nich dojdzie. On na przykład powiedział, że zakończy wojnę Rosji z Ukrainą w 24 godziny, nie mówiąc w ogóle... Chociaż możemy się domyślić, jak to będzie wyglądało. Tak, więc... natomiast on jakby właśnie tę trudniejszą, czy mniej taką dobrze odbieraną rzecz zwykle ukrywa pod tymi hasłami. Tak samo, że pozbędzie się wszystkich imigrantów bez dokumentów, no nie powie, że będzie rozdzielanie rodzin i jakaś masowa deportacja, więc... Albo że poprawi, nie wiem, zwalczy inflację i poprawi sytuację gospodarczą i sprawi, że zwykły Amerykanin będzie więcej zarabiał. Tak, on właśnie daje takie gotowe rozwiązania, nie mówiąc, jak do nich dojdzie. Mówi, że zmieni świat na lepsze, nie mówiąc jak, no ale dla wielu wyborców wystarczy. Oni po prostu to są dobre hasła, które zapewniają o tym, że będzie lepiej. I to wciąż działa po tylu latach. To znaczy proste hasła i niekoniecznie skomplikowane rozwiązania. Zwłaszcza, że świat zrobi się bardzo skomplikowany, dużo się dzieje i w tym takim trudnym do przetrawienia świecie, gdzie jest bardzo dużo informacji, bardzo złożone mechanizmy, to wyborcy oczekują prostych recept i Donald Trump im je daje. A proszę mi powiedzieć, czy w takim razie, albo tak jak wspomnieliśmy, że na przykład będzie chciał zakończyć wojnę w Ukrainie w jeden dzień, czyli pewnie możemy się domyślić, że raczej będzie dążył do tego, żeby doprowadzić do tego pokój za wszelką cenę, nawet za cenę tego, że Ukraina będzie musiała Rosji oddać swoje terytorium. Wielokrotnie też wypowiadał się krytycznie wobec NATO. Tak. Choć oczywiście nie możemy stwierdzić, że on by z tego NATO wyszedł. Zwłaszcza, że nie może, bo jednak kongres musiałby się na to zgodzić. Ale to może ja zapytam z innej strony. Czy my jako Polska, jako Europa Środkowa, Wschodnia, jako Europa w ogóle możemy coś dobrego wyciągnąć z jego ewentualnej drugiej kadencji? Powiem tak, no z perspektywy Polski raczej powinniśmy kibicować Kamali Harris, która w kontekście polityki zagranicznej będzie kontynuacją Joe Bidena. Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to Donald Trump, powiedzmy, że ma sympatię dla Polski do pewnego stopnia. Do Polski czy do pewnej władzy w Polsce? Do pewnej władzy w Polsce, ale no to sprawia, że trochę przynajmniej kojarzy Polskę i wie, że tutaj ma z kim rozmawiać, czy jeszcze przez chwilę będzie miał z kim rozmawiać. Musi też zresztą pamiętać o głosach Polonii w Ameryce. Tak, więc tutaj to jest dobra wiadomość. No, i też Donald Trump jest taką osobą, z którą można się, powiedzmy, dogadać tak handlowo rzecz biorąc. Tak? Te stosunki międzynarodowe będą dużo bardziej transakcyjne i z naszego punktu widzenia, jeśli będziemy umiejętnie prowadzić taką wymianę handlową, oczywiście przenośnie, no to wtedy mamy szansę uzyskać to, co byśmy chcieli. Widać też, że już nasz rząd, to chyba Radek Sikorski opowiadał, że prowadzi działania z republikanami w kongresie, żeby tutaj budować zrozumienie dla naszej sytuacji, naszego bezpieczeństwa w Europie Środkowej, więc tutaj działa też trochę zakulisowo do otoczenia bardziej Trumpa niż do samego Trumpa, po to, żeby oni też, kongres mógł wywierać wpływ na prezydenta, jeśli
jeśli to Donald Trump zostanie prezydentem. Czyli niekoniecznie odwoływanie się do wielkich słów i abstrakcyjnych wartości, tylko właśnie raczej taka transakcyjno-biznesowa polityka, to jest jakaś taka recepta na to, żeby z Trumpem nam było dobrze. Tak, wydaje mi się tak. Jemu się bardzo podobała ta propozycja Andrzeja Dudy o tym, żeby jeszcze podwyższyć te procenty PKB przeznaczane na obronność, więc tutaj widzi, że Polska jest takim... Czy można mieć nadzieję, że nas by bronił? Tak, nas by bronił, bo my odpowiedni procent płacimy, więc tutaj... Niemców niekoniecznie, bo nie było poniżej dwóch, więc... Zresztą z Niemcami akurat miał dość zawsze trudne relacje, tam jeszcze jak Angela Merkel była kanclerzem. Tak, on jej bardzo nie lubił, także... Tak. Chyba ze wzajemnością. Tak. To była kiedyś taka dość niezręczna sytuacja, że nie podali sobie rąk w trakcie sesji dla fotoreporterów. Tak. A proszę mi powiedzieć taką rzecz, czy w takim razie Ameryka, która kiedyś była bardzo przewidywalnym państwem, a może jakby można ocenić, że ona się jakoś osuwa w stronę właśnie takiej nieprzewidywalności? Wydaje mi się, że tak. Bo mamy Trumpa, ale Trump ma 78 lat. Może wygrać, może nie wygrać. Za prawdopodobnie parę lat raczej odejdzie z polityki. Mhm. Ale trumpizm jako pewna wizja społeczeństwa, jako pewna ideologia polityczna przetrwa, co widać zresztą po jego kandydacie na wiceprezydenta, J.D. Vance'ie, który jest chyba nawet bardziej trumpowy niż sam Trump. Więc i pewnie można sobie wyobrazić, że jego prezydentura byłaby bardziej radykalna, gdyby on kiedyś został prezydentem. Na razie jeszcze się boję o tym pomyśleć, co by było, jakby J.D. Vance został prezydentem, ale tak, zdecydowanie ta Ameryka staje się mniej przewidywalna. Ten chaos to jest coś, co jest wytykane Trumpowi przez demokratów. Natomiast jakby nie chodzi o samego Trumpa tak naprawdę, ale o to, kim on się będzie otaczał w tej drugiej kadencji, jeśli ją wygra, bo to nie będą takie osoby, powiedzmy, z umiarkowanego skrzydła republikanów, osoby, które mogłyby go jakoś tam trzymać w ryzach, tylko to będą osoby, które będą mu posłuszne i będą realizować to, co Donald Trump będzie chciał robić. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest ten taki czynnik, o którym nie do końca się dużo mówi, zwłaszcza w Polsce, a który stanowi to duże niebezpieczeństwo nieprzewidywalności. I naprawdę nie wiemy, kogo on wyznaczy, na przykład na szefa Pentagonu, na szefa dyplomacji, więc... Dokładnie tak. A na pewno będą to inne osoby niż przy jego pierwszej kadencji. Ale może właśnie taki J.D. Vance też to jest jakaś taka symbolika, że on lepiej rozumie tego ducha Ameryki, no bo on pochodzi z tego Midwestu. Nie wiem, dobrze nazwałem Midwestu, czyli właśnie tego środkowego zachodu. I on pochodzi z Ohio, czyli z tego poprzemysłowego pasa rdzy Michigan, Ohio, Pensylwania, Wisconsin, mnóstwo białych, bo to bardzo często jest podkreślana ta kategoria, białych ludzi, którzy utracili pracę w zakładach przemysłowych, które generalnie rewolucja przemysłowa, transformacja gospodarcza ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat mocno dotknęła. I on zawsze podkreślał, że on się wyrwał z tej biedy dzięki własnym zdolnościom pracy, jakimś takiemu indywidualnemu spojrzeniu na świat. I sam kiedyś był bardziej, jak on to mówi, zaczadzony agendą Partii Demokratycznej. Stał się nawróconym trumpistą. Więc może dlatego on został wybrany przez Trumpa, ponieważ takich ludzi jest dużo. Że sam Trump być może jako deweloper z Nowego Jorku nie byłby tak wiarygodny, więc musi mieć w celu uwiarygodnienia się kogoś, kto jest być może bardziej radykalny niż on, ale jednak jakoś tam identyfikowany jako element tej głównej bazy jego wyborców. Tak, no plus Vance też zawdzięcza to, że został wybrany do Senatu po poparciu Donalda Trumpa, więc tutaj pokazuje to, że Donald Trump będzie stawiał na osoby, które zawdzięczają mu karierę do pewnego stopnia. No i tak, no będzie do tych wyborców, którzy zostali przez demokratów, powiedzmy, trochę opuszczeni, będzie do nich przemawiał, będzie się starał z nimi znaleźć wspólne porozumienie. Oni też pewnie będą chętnie na niego głosować. Sama Hillary Clinton w swojej książce Co się stało, którą opisywała swoją wielką przegraną w 2016, to powiedziała, że to jest właśnie ten typ wyborców, do których ona nie potrafiła dotrzeć odpowiednio i oni zaważyli w dużej mierze na tym, że nie zdobyła prezydentury. Także to jest, widać, że Donald Trump chce pogłębić coś, co już zaczął w 2016, co przyniosło mu zwycięstwo, no teraz na znacznie większą skalę. A to chyba zresztą jest trend taki ogólny międzynarodowy, że klasa ludowa z terenów poprzemysłowych kiedyś wyborcy, czy to lewicy, czy partii właśnie takich centrolewicowych, jak Partia Demokratyczna, ale myślę też o Partii Pracy w Wielkiej Brytanii, czy o polskim SLD, zwracają się raczej ku prawicy, bo są bardziej konserwatywni, obyczajowo bardziej zaniepokojeni kierunkiem zmian, jeśli chodzi o zmian cywilizacyjnych, kulturowych, a jednocześnie
by partie prawicowe być może lepiej odpowiadały na ich potrzeby niż partie centrolewicowe. Tak, i one właśnie partie prawicowe też trochę im oferują takiego, ten aspekt socjalny tak naprawdę, który powinny im oferować partie lewicowe czy centrolewicowe. Donald Trump na przykład mówi, że przyniesie całą produkcję, czy jak najwięcej produkcji do Ameryki, tak, żeby tutaj... Żeby Chiny już nie zabierały pracy zwykłemu Amerykaninowi. Dokładnie, właśnie im. Także tak. Tutaj pokazuje, że to jest, będzie jakaś tam redystrybucja, która ma być dla ich korzyści. Więc no nic dziwnego, że oni się ku tego typu partiom kierują. To jeszcze na koniec. Co w tej kampanii się jeszcze wydarzy? Nie, złe pytanie, bo nie wiemy, co się wydarzy, bo się w ciągu tygodnia mogło wydarzyć bardzo wiele. Będą jeszcze pani zdaniem jakieś punkty takie zwrotne, które mogą tę kampanię albo, nie wiem, wyjaśnić i utorować nam jakby drogę do odpowiedzi, kto wygra, albo mogą ją prowadzić na zupełnie inne tory. Co tu może być kluczowe? Powiedziałem tak, trudno jest być prorokiem w tej kampanii, bo naprawdę bardzo dużo się wydarzyło tak naprawdę od początku prawyborów w styczniu. Natomiast mamy jeszcze debaty, jeśli Donald Trump faktycznie się zgodzi, te debaty czy debata się odbędą, więc to może być taki jeden z ważnych punktów zwrotnych. Jest też coś takiego jak ta październikowa niespodzianka, która jest takim terminem na wydarzenia, które zwykle wychodzą na jaw w październiku, tuż przed wyborami, mogą odwrócić losy kampanii. To było na przykład rozpoczęcie znowu dochodzenia w sprawie e-maili Hillary Clinton, więc tutaj dużo, jak w 2016, co odmieniło trochę te los tych wyborów, więc tutaj też wszyscy czekają, co się wydarzy w październiku. Natomiast no, trudno jednoznacznie przewidzieć, no bo zamach na Donalda Trumpa nikt nie mógł przewidzieć, a był jednym z takich definiujących momentów tej kampanii. To kto ją wygra? No, ja trzymam kciuki za Kamalę Harris, natomiast wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo wyrównany pojedynek i będzie tak naprawdę walka o kilkanaście tysięcy głosów w kluczowych stanach, tych swing states, więc... Czy to znowu mogą być różnice właśnie kilku dziesięciu tysięcy? Tak. Może 500, jak na Florydzie tak, w 2000 jak na Florydzie. Roku. Dokładnie tak. No, wszystko się może zdarzyć. Dziękuję za rozmowę. Moją rozmówczynią była Magdalena Górnicka-Partyka, politolożka, amerykanistka, specjalistka do spraw wizerunku i marketingu politycznego, podcasterka, twórczyni podcastu Stan Wyborczy. Bardzo pani dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. Bardzo. Tymczasem zapraszam na kolejne odcinki Machiny Władzy, które również będziecie mogli albo odsłuchiwać w takich serwisach streamingowych jak Spotify, albo na playerze Radia Z, a także oglądać w formacie wideo na naszym kanale na YouTubie, który zachęcam również do subskrybowania, a także do zostawiania komentarzy pod filmikami. W następnym odcinku, który zostanie zrealizowany i wyemitowany w przyszłym tygodniu, spotkam się z wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na player radioz.pl.